No tak, ja takich ładnych prezentacji nie umiem robić. Pierwszy raz w życiu odpaliłem jakiegoś panofisa czy coś. Może będzie coś widać. Opowiem, będę siedział, bo muszę tutaj przesuwać. Opowiem o jailach w systemach FreeBSD. Czym one są, do czego mogą służyć, czym nie są i jakie mogą stwarzać problemy i jakie dają korzyści. Więc tak, krótko powiem tylko, co to jest FreeBSD. Dosłownie dwa, trzy zdania. Powody tworzenia środowisk wyizolowanych to tak ogólnie, bez nazywania, czy to jest jakaś wirtualizacja, czy coś innego. Potem powiem coś o changeroucie, jako o takim protoplaście jaila. Potem poprawka changeroota, powstał jail. Prezentacja przykładowego jaila, czy przykładowych jaili. Krótko też o tym, jak się tworzy takie jaile. Wersja podstawowa, czyli zgodna z podręcznikiem FreeBSD na stronie głównej. Prezentacja podstawowych narzędzi do obsługi jaila, to jest dosłownie kilka poleceń. Różne wersje systemu FreeBSD w różnych jailach, to brzmi troszkę, może brzmieć dziwnie, ale czasami trzeba jakieś starocie trzymać i na starszych wersjach uruchamiać. Krótka wzmianka o narzędziach do obsługi jaili, takich w zasadzie prawie że klikalnych. I taka ciekawa rzecz, zamykanie pojedynczej aplikacji w jailu. To się, powiem do czego to się może przydać. FreeBSD to jest system zgodny z Unix, powstał w 1993 roku. Maskotką jest jakiś tam Demon, to jest na stronie Wikipedii. To jest, w przeciwieństwie na przykład do Linuxa, powstaje jako kompletna dystrybucja, nie jako osobno jądro i osobno cała otoczka. Najnowsze wydanie ma numer 10, natomiast ja tutaj się będę opierał na wersjach 9, bo nie zdążyłem jeszcze tego zaktualizować. I jakieś tam, no to jest PowerPoint. Powody tworzenia środowisk wyizolowanych. Więc tak, na pewno pierwsze, co się nasuwa, to zwiększenie, chęć zwiększenia bezpieczeństwa w naszej infrastrukturze. Nie nazywamy jej, czy to jest jeden serwer, czy to jest więcej, jaki to jest system. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa. Na przykład nie ufamy programistom PHP i chcemy ich pozamykać w możliwie najsprawniejszym środowisku. Chcemy delegować zadania administracyjne do w poszczególnych środowiskach do różnych osób, czyli na przykład bazę danych zamkniemy w jakiejś osobnej wirtualce i damy tam roota adminowi od baz danych, jakiś serwer aplikacyjny, ktoś inny będzie administrował i tak dalej, i tak dalej. Uniezależnienie środowiska od sprzętu albo systemu, to jest akurat dość oczywiste. Chcemy mieć taki klocek, który możemy zabrać z jednego systemu, czyli serwera, mam tu na myśli, i przenieść na inny, uruchomić w zasadzie bez żadnych dodatkowych prac. Takie izolacje czy wirtualizacje do tego służą. Oddzielanie od siebie środowisk pełniących różne funkcje, czyli na przykład środowiska testowe, deweloperskie, jakiś intranet albo jeszcze podzielone według jakichś innych kategorii. Uruchamianie kilku wersji tej samej aplikacji. Chcielibyśmy, na przykład mamy bardzo ważną bazę, jakąś CRM czy coś takiego, która działa na MySQL 3.5 albo 3.0 albo 4.0. Ona ma na przykład jakąś tam bardzo duży rozmiar. Nikt nie ma cojones, żeby jej zaktualizować. I ona tak będzie działać na zawsze w tej wersji, prawdopodobnie. Zdarzają się takie wersje, znaczy takie sytuacje, znam kilka takich. Nikt tego nie chce ruszać, natomiast brakuje już zasobów sprzętowych, chcemy to troszkę usprawnić. Wtedy przerzucenie tego do wirtualki, jakiejkolwiek, pomaga w tym. Migrowanie starszych środowisk na nowsze systemy, to jest właśnie to, co powiedziałem. Lepsze wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Dzisiaj serwery już są bardzo mocne, za normalne pieniądze, znaczy normalne jak na serwery, można kupić dobry sprzęt i można tam dużo rzeczy upakować. Więc można też podzielić to na wirtualki i w ten sposób to rozłożyć. W pewnych sytuacjach ułatwiają budowę HA. To jest to, co było w pierwszej tej prezentacji, na przykład dokładanie tych klocków obok. Jeżeli sobie stworzymy taki klocek, który jest nawet zipowany czy coś, tylko go rozpakowujemy i uruchamiamy, to jest bardzo dobre rozwiązanie. To też ma swoje minusy. Ktoś musi dodatkowo administrować tymi środowiskami.
wirtualnymi, to jest dodatkowa praca i ona wcale nie przy dużej ilości sprawia kłopot. Trzeba przy tym trochę posiedzieć. Ale awaria głównego systemu wpływa na uruchomione na nim środowiska, to jest oczywiste. Nawet może je całkowicie położyć. W zależności od użytej technologii, czyli czy ona pozwala na cięcie zasobów, mogą być problemy, na przykład, że jedna wirtualka zabiera jakieś zasoby pozostałe. Kiedyś takim nie wdajemy się w jakieś sprzętowe próby rozwiązania takich, czy wprowadzenia takich wirtualizacji, bo to było gdzie indziej. Natomiast na poziomie software'owym postanowiono, wymyślono coś takiego jak changeroot, to jest dość znane. Tutaj chodzi, możemy mówić o dwóch takich terminach. Changeroot jako polecenie systemowe, root, albo changeroot jako wywołanie systemowe. Wywołanie systemowe to jest taka funkcja w kernelu, która pozwala na zrobienie czegoś, czego zwykły proces nie może zrobić, bo mamy tryb chroniony. Jeżeli chodzi, mówimy o systemie wyrozumienia. Także, changeroot, zadaniem changeroota jest izolowanie procesu i jego procesów potomnych na poziomie drzewa katalogów, czyli jedyne co obcinamy za pomocą changeroota to jest dostęp czy widoczność katalogów w tym punkcie, do którego go przycięliśmy, ten proces zamknęliśmy. Nic więcej changeroot nie robi, bo spotkałem się z takimi sytuacjami, że administrator był zaskoczony tym, że root w changeroocie, takim zwykłym w kernelu waniliowym, był równy rootowi w całym systemie. Bardzo w tym zamiarze. Tutaj tylko tak dla udowodnienia, changeroot, implementacja changeroota w jądrze FRIPSD to jest bardzo proste, bo przyjmuje dwa parametry ta funkcja. Wątek, na którym będzie coś robiła, czyli zmieniała ścieżkę katalogu i parametr. W tym przypadku tutaj jest wyżej podane, że to jest ścieżka. Nic więcej changeroot nie robi. Także to jest takie w zasadzie nic nie warte rozwiązanie. Changeroot, znając te ograniczenia, to znaczy w zasadzie pełną swobodę użytkownika root w changeroocie, postanowiono zrobić coś takiego jak jail. To znaczy jakieś rozwiązanie, które będzie niwelowało te problemy. I wymyślono coś takiego jak jail, to zaimplementowali po raz pierwszy we FRIPSD 4.0, to jest 2003 rok, czyli 14 lat temu. Aby zachować wsteczną kompatybilność, nie zmieniali wywołania changeroot, tylko dodali nowe, które to jest jail, to jest, działa właśnie na poziomie wywołań systemowych. Stoi zupełnie obok, więc nic nie psuje wstecz. Jest zintegrowany z całym systemem, po zainstalowaniu FRIPSD takiej bez modyfikacji, to jest już dostępne, tylko trzeba włączyć. No i jeżeli chodzi o wiek tego rozwiązania, to tak jak powiedziałem, ma 14 lat, to nie jest nowe. To, co się tam miało zepsuć, to już się zepsuło i poprawili i działa, aktualnie działa. Dodają tam jakieś nowe funkcje. I tutaj jest dla przykładu pokazane, jak jest zaimplementowane w kernelu FRIPSD. I tutaj też przyjmuje dwa argumenty. Jednym jest ta funkcja, to wywołanie systemowe. Jednym jest wątek, który będzie zmieniał, a drugim lista argumentów do jaila, która opisuje jaila. Ja jej tutaj nie przytaczałem, natomiast to jest bardzo duża struktura. Ona ma chyba, nie wiem, z kilkadziesiąt różnych zmiennych, także i tam jest cała masa jakieś epiki, katalogi, jakieś uprawnienia i tak dalej, i tak dalej. Tego jest sporo, także to jest znacznie bogatsze bogatsza implementacja. Teraz pokażę takie jaile, które działają, znaczy wszystkie działają, ale tutaj pokażę. Zrobiłem takie środowisko testowe. Potem tam jest też punkt z prezentacją narzędzi do obsługi jaili. To może połączę, żeby to było jakoś tak bardziej czytelnie. To jest gotowy system FreeBSD 9.2. Zrobiłem 4 jaile, potem one są też do następnych punktów, dlatego się różnie nazywają. Każdy jail musimy mu ustawić przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery zmienne.
To znaczy ID nie ustawiamy, bo to jest automatycznie, ale musi mieć hostname, musi mieć adres IP i katalog, w którym zamkniemy. Tak. Tutaj polecenie JLS wyświetla nam uruchomione jaile. Można tam dodać mu jakieś parametry, żeby troszkę więcej wyświetlił. Jakieś w ogóle różne rzeczy. I teraz tak, jaile. Możemy na przykład sobie wejść do takiego jaila. Aha, posługujemy się ID danej jaili. One po restarcie się zmieniają. Tutaj już jest 5, 6, 7, 8. Jak na przykład zrestartuję wszystkie jaile w ten sposób, one dostaną kolejne ID. I po tych ID zawsze się odwołuje lub po nazwie. Natomiast najczęściej na przykład w PS-ie topie nie tłumaczy tych ID na nazwy, więc trzeba się wspierać z tymi liczbami. Teraz one mają jakieś kolejne wolne. To jest taka mała niedogodność, no ale to nie wykańcza jakoś tekstu. Adresy IP, to jest tak zrobione, że adresy IP musimy konfigurować w głównym systemie. Tu jest taki plik konfiguracyjny FRIPSD, to już będziemy wnikać, dlaczego on taki jest. Ale etc.conf i tutaj jest konfiguracja. Najpierw musimy dodać adresy IP, które będziemy przydzielać jailom. To mogą być adresy z puli prywatnych albo publicznych, które już jak chcemy. Ten format jest taki, bo tak jest ustalone we FRIPSD, tak to wygląda i nie da się tego zmienić. Następna rzecz, którą robimy, to trzeba włączyć. Znaczy te opisy, to jeszcze wszystko będę omawiał w następnych punktach. W każdym razie to jest cała konfiguracja, więc nie ma nic. Oprócz może jeszcze w FreeBSD jest taki jeden z firewalli, nazywa się BF i trzeba włączyć natowanie albo jakieś, jak chcemy udostępnić sieć, w jaki sposób. Ja tutaj zrobiłem natowanie, że wszystkie z tych puli prywatnych tłumaczy na adres publiczny. Może, jeżeli przypiszemy adres publiczny, to oczywiście sieć działa od razu. W tym przypadku nie działało w ogóle, dopóki nie uruchomimy tego natowania. Mogę sobie wejść do takiego jaila. Posługuje się ID tego jaila, na przykład do numer 9. To jest, on jest zamknięty. Cała struktura katalogów jest tutaj. Taki jest hostname, taki ma adres IP. Mogę sobie tam wejść. JExec odpala jakiś program w obrębie jaila. W tym przypadku CSK to jest powłoka, bo CSK jest bash, CSK jest różne inne. Domyślne w FreeBSD jest CSK. I w tym momencie jestem w jailu w środku. Jak sobie wyświetlę procesy, jest ich tutaj niewiele, bo jest ich 6. Natomiast wychodząc z systemu, widać, jest ich więcej, nie wyświetla procesów. To znaczy tutaj wyświetla procesy ze wszystkich jaili. W statusie jest literka J, oznacza, że to jest proces, który działa w jailu. Natomiast jeżeli nie ma tej literki J, to jest proces z głównego systemu. Możemy sobie zrobić na przykład plik test w głównym katalogu. On tutaj jest na dole. Teraz go stworzyłem. Wejdę sobie do jakiegoś jaila. To są oczywiście, no, to są oczywiste rzeczy, ale działa. Tutaj tego pliku nie ma. Natomiast jak sobie wyjdziemy, bo wchodząc do danego jaila, zamyka mnie w katalogach, które tutaj stworzyłem. Będę miał, nie działa, to nieważne. Plik stworzyłem w głównym systemie. W jailu go nie widać. Teraz tak, wrócimy do prezentacji. Jak się tworzy jaile? To jest, ten opis jest według tego, co jest w podręczniku. System FreeBSD ma swój oficjalny podręcznik pisany przez, no, przez środowisko, które jest wokół tego projektu zorganizowane. I to jest uznawane jako oficjalny podręcznik, więc informacje, które tam są, na pewno działają. Jaile tworzy się szybko, bo dosłownie w
4 czy 5 krokach, to znaczy w 4 czy 5 krokach, ale to trochę trwa, bo tam trzeba zbudować system. Najpierw trzeba gdzieś jakieś katalogi stworzyć, gdzie będziemy w ogóle wrzucać jaile. Tutaj jest pełna dowolność, możemy to zrobić gdzie tylko chcemy, w różnych katalogach, czy w jednym, czy możemy to też zagnieżdżać, to już są inne tematy. Potrzebujemy zbudować kompletny system do jaili. Teoretycznie możemy też zrobić rsynka głównego systemu do takiego katalogu i też będzie działać. Natomiast takie podejście prawidłowe to jest, polega na najpierw trzeba sobie skopiować kod źródłowy całego systemu. To trwa nie wiem, parę minut czy paręnaście, w zależności od łącza. I potem zbudować ten system. No budowa, tutaj jest minus, bo budowa takiego systemu trwa na tym serwerze testowym, który ja tam mam, on ma coś chyba 16 giga RAM-u, nie pamiętam jaki na procek, to trwało 3,5 godziny. Na innych może nawet 6 do 8 godzin trwać, także to jest sporo. To jest jedyna taka długotrwała rzecz, natomiast wykonuje się to raz. Potem dopiero przy aktualizacji trzeba zrobić kolejny raz. Potem, kiedy już mamy zbudowany system, instalujemy go w tym katalogu, gdzie będzie jail. To też jest jedno polecenie, to już trwa bardzo szybko, bo dosłownie kilkadziesiąt sekund, wszystko tam jest kopiowane, co potrzeba. Kolejne polecenie ustawia rzeczy, które nie są w kodzie źródłowym, czy w dystrybucji takiej źródłowej. Jakieś puste katalogi, tworzy jakieś skrypty, ustawienia. To jest wymagane, to trzeba zrobić. Potem potrzebujemy podmontować jeszcze DFS, ewentualnie ProcFS, jeżeli chcemy ProcFS. Natomiast DFS jest wymagany, bo jakieś tam DevNull, DevRandom, czy jakieś takie rzeczy, bardzo wiele aplikacji to wymaga. I tak jak pokazywałem ten plik etcrc.conf, tam potrzebujemy dopisać kilka rzeczy, między innymi te aliasy dopisujemy w głównym systemie, bo jail podpina się tylko do tego IP-ka, który my wskażemy i który już jest w głównym systemie. Jeżeli go nie ma, to jail się nie uruchomi. Więc to jest taki minus, ale to można przy działającym systemie dodawać. Nie stanowi to żadnego problemu. Musimy uruchomić, to znaczy nakazać skryptom startowym uruchamianie usługi jail przy starcie systemu. Następna rzecz, którą potrzebujemy, jeżeli chcemy, żeby jaile wstawały razem z uruchomieniem głównego systemu, no to jest taka zmienna jlist, tam wypisujemy po prostu bez przecinków, bez niczego, nazwy jaili, które mają być uruchamiane wraz ze starym systemem. I jest taki zbiór, minimalny zbiór ustawień, który należy wpisać, żeby jail się uruchomił. To jest 5 linii i zawiera. To wygląda tak, że jest słówko jail, podkreślenie, nazwa jaila, którą ustawiamy, potem nią operujemy i kilka zmiennych na dalszym polu i potem jakieś ustawienia. Jest na przykład root dir, czyli gdzie go zamkniemy, jego hostname, IP, który mu przypiszemy, czy montujemy DFS. I jest taka podstawowa zbiórka reguł systemu DFS. Tam są niektóre urządzenia wycięte, niektóre są dostępne. Można to modyfikować, natomiast domyślne regułki działają. Chodzi o to, że możemy ukrywać niektóre urządzenia. Nie będą one widoczne nawet dla roota w danym jailu. No i jest start. Za pomocą skryptów startowych trzeba wystartować jaila. To jest według podręcznika. Źródło tutaj podałem na dole. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Tam jest, to chyba zajmuje niby jedną stronę A4 czy dwie w tym ich podręczniku. Kilka podstawowych narzędzi do obsługi jaili. No Vim. A Nano też może. Proszę? Nano też nie, dobra. Nano nie działa. To dobrze. Nano, MC Edit i takie rzeczy nie działa. Vim, no to wiadomo. JLS wyświetla nam uruchomione jaile. Uruchomione albo nieuruchomione, zależy jak to łamy. JExec uruchamia nam proces w danym jailu, uruchomionym już. Polecenie jail ma takie szerokie zastosowanie, bo to jest tak naprawdę to ostatnie polecenie, które jest wywoływane przez kilka tych powyższych i tak samo skrypty startowe. Jego się w praktyce rzadko używa. Skrypt startowy etcrc.jail, plik konfiguracyjny całego systemu, czyli etcrc.conf, tam trzeba dopisać te rzeczy, o których mówiłem, no jakieś BS, DOM i inne tego typu narzędzia i to wszystko, nic więcej.
nie jest potrzebny do odsłuchania. Tak naprawdę sprowadza się to głównie do restartu jaili, wchodzenia do jaila i wyświetlania. Bo zostałe rzeczy wykonuje się raz, chyba że dodajemy jakieś kolejne jaily. Może być taka sytuacja, tak jak mówiłem, że mamy coś bardzo starego, co nie będzie działać na nowym systemie i oczywiście możemy to za pomocą LDD albo jakichś tego typu narzędzi doskrobać taki system stary do nowego, wrzucić go do katalogu i będzie na przykład taki stary MySQL działał na nowym systemie, ale to jest bez sensu, bo to jest dodatkowa praca. Natomiast możemy sobie zbudować cały jakiś tam stary system. Aha, ja tutaj to zrobiłem, 5.0. Możemy sobie doskrobać taki, znaczy dobudować cały takie starsze wydanie systemu. Jedyne, czym się różni w tych krokach, które tam podawałem wcześniej, potrzebne do zbudowania systemu, tylko ta ścieżka do kodu źródłowego całego systemu. Zmieniamy numerek, ewentualnie inny katalog, do którego kopiujemy sobie źródła i to wszystko. Rozumiem, że tam cały system jest. Tak, tam jest kompletny system oprócz jądra. Jądro jest wspólne. W tym przypadku, bo to nie jest wirtualizacja sprzętu, czy emulacja sprzętu, definicję tego nie pamiętam, tylko to są, to jest izolacja oprogramowania na kilku poziomach. Ja mam takie pytanko, bo jak chcesz odpalić dla jakości instrumentów BSD 5.0, to zbudować, to skompilować, a nie masz jakichś zbudowych obrazów binarnych, to jest zbudowa? Znaczy, być może ktoś zrobił, natomiast oficjalnych nie ma. Ale to się, te stare wersje, one są niewielkie i no, budują się dość szybko. Poza tym to może, tak jak mówię, to czy, można sobie to samemu zbudować. Można zbudować sobie to samemu i przenieść na drugą maszynę. Tak, 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 to się tak robi. Tak. Okay. Nie, bo 6,5 godziny to że masz tą samą architekturę, tak? Nie no, 6,5 godziny, nie, nie. Znaczy tak, architektura musi się zgadzać. Natomiast 6,5 godziny to by musiał być jakiś atom albo coś takiego. Takie naprawdę słabe. Tak, tak, no. Natomiast na takich serwerach, no tak jak mówię, ja na jakimś tam, no nie pamiętam co to jest za serwer, to się kompilowało chyba czy było, albo wino, powiedzmy jakoś tak. Są problemy podczas kompilacji? Coś, ja się nie spotkałem, robiłem to dziesiątki razy albo setki, nawet z własnymi jakimiś przeróbkami, jeżeli wie co się robi, no to się buduje praktycznie zawsze. Rozumiem, maszyny się biegną. To nie są maszyny. To jest w obrębie jednego kernela, na którym jest uruchomiony cały system, działają fragmenty systemów zamknięte w katalogach. I one tam są poprzecinane jeszcze, nie widzą na przykład połączeń z innych jaili, nie widzą innych IP-ków, katalogów, nie mogą, w zależności od uprawnień, jakie nadamy, znaczy tam jakichś wielkich możliwości nie ma, ale jest kilka rzeczy, które możemy zabronić rootowi nawet w jailu, no to może je wykonać albo nie. Natomiast to nie są kompletne zwirtualizowane maszyny, czyli na przykład Windowsa nie da się. Mówiłeś o tym, że ta... To jest na tym samym jądrze dochodzi. Na jakiś tam jailu potrafi nawet 100% wysyć czasu procesora. To jest inna rzecz. Jest możliwość przycinania, tak. To nie jest tak bardzo bogate i tak bardzo elastyczne jak na przykład VZ albo OpenVZ, albo nie wiem, już w pełnych wirtualizacjach jak jakiś VMware czy KVM czy jeszcze jakieś inne. Tutaj pod tym względem jaile kuleją. One mają to bardzo ubogie. Natomiast no, mi się nie zdarzyło, żeby jakiś jail mi zabił całą maszynę. Tylko że to wymaga, na przykład wiem ile chcę obsłużyć requestów WWW, więc nie ustawiam jakichś absurdalnych limitów wysokich w serwerze WWW, tylko ustawiam tyle ile chcę. Więc ja wiem kiedy ten serwer może zdechnąć. Ale nie ma takiej bardzo twardej techniki ograniczania różnych, oprócz pamięci, no to nie ma. Także to jest minus. Ja mam takie jedno pytanie jeszcze. Skoro te rzeczywiście porównują z innych rozwiązań podobnych par wirtualizacji, na przykład oferowanych przez inne narzędzia, jak powiedziałeś o OpenVZ na przykład, to czy wobec tego jail
oferuje na przykład jakaś różnica w wydajności, czy wirtualizowanie w ten sposób, para wirtualizowanie w ten sposób oferuje dużo większą wydajność tego, co wirtualizujemy? To jest tak, że różne techniki wirtualizacji albo ogólnie mówiąc izolacji mają swoje plusy i minusy. No właśnie pytam o plusy. Czy no to ja mogę podać, a to jest nagrywane czy nie? Tak. To nie podam konkretnego przykładu. Wypikamy. Zapomniałeś akurat. Ale uwierzcie mi, że można, nie wiem jak to powiedzieć, gigantyczne rzeczy uruchamiać w taki sposób... Bezpieczny. O, wiem co. Zbliżona do natywnego, tak? Bardzo zbliżona. Załóżmy, że mamy system pocztowy. To jest taka hipotetyczna sytuacja. Mamy duży system pocztowy i mamy atak spamu. Przychodzi poniedziałek, jacyś spamerzy o 8 rano postanowili wysłać spam do wszystkich skrzynek i w tym momencie brakuje nam systemu antyspamowego, czyli tam jakiś, co tam, nie wiem, jakiś spam assassin, amavis, cokolwiek tam jest. Brakuje nam tego i brakuje nam sprzętu. Możemy zrobić coś takiego, że zamykamy, potem pokażę zamykanie Nginxa, samego gołego Nginxa w jailu, ale możemy dowolnie inny program zamknąć w jailu i robimy coś takiego, że na przykład mamy stado takich maszyn, które pełnią różne funkcje i możemy, czyli coś w rodzaju takiej chmury, i możemy w ciągu dosłownie, oczywiście jeżeli wcześniej sobie przygotujemy, a jak nie to rsync i zaraz będzie, możemy w ciągu kilkunastu sekund podnosić, to nawet nie są jakieś sekundy, tylko jeszcze mniejsze wartości, możemy podnosić tyle instancji takich jaili, ile nam się podoba i tylko za pomocą load balancera sterować ruchem do nich. Także to jest, a na przykład potem, kiedy ten atak ustaje, możemy funkcjonalność tych maszyn, które były zaprzęgnięte do obsługi tego spamu, no dać je, nie wiem, na przykład do środowisk testowych, czy co tam one inne robiły. I to jest takie... Się, tego ci trochę wstąpię, bo tak bardziej na temat, bo właśnie przemyślenia. Czy co, to rodzi się takie pytanie, to czym się różni od zwykłego uruchomienia procesu? Tym, bo że na przykład... Mógłbyś wystawić, skonfigurować na różnych interfejsach sobie te różne engine'y. Tak, ale robi mówi się bałagan. Tak, bo... Tak, delikatnie zrobić się bałagan, tak? Ale jeżeli jesteś i tak wcześniej na to przygotowany, no to i tak możesz to zrobić. Na serwerze, który jest bazodanowy, może odpalić na chwilę, nie wiem, 100 postfixów spam assassinów w izolowanym środowisku, który nie tnie ci serwera bazodanowego. Instalacja postfixa na przykład nie zmieni bibliotek bazodanowych. No to jest założenie, że to nie tnie, tu jednak jest ciut bardziej doszlifowane niż natywny system, tak? Czyli jakiś tam, nie wiem, niceness, ustawianie jakichś parametrów dla danej aplikacji. Patrz, jak instalujesz, powiedzmy, na serwerze bazę danych, powiedzmy, MySQL-a. Nagle potrzebujesz zrobić z niego serwer, który serwuje konten SSL-owy. Apache. Robisz im install Apache, przy okazji Apache upgrade'uje bibliotekę SSL-a i wypieprzacie MySQL-a na przykład i aktualizujecie od razu to. Tutaj odpalisz sobie taki Apache w jailu, ty w osobnym systemie, izolujesz go i nie tykasz MySQL-a. Kiedy kończy się ten, powiedzmy, obsługa tego spamu, wypalasz tego jaila. To jest oczywiście sytuacja hipotetyczna, ona jest taka wymyślona, ale jest bardzo realna. Po prostu lepiej wykorzystuje zasoby sprzętowe. Tak, to było w jednym z tych punktów, które tam był na początku. Zresztą do tego jest ogólnie jakaś wirtualizacja, nie? Też. A to tak jak powiedziałeś, dużo rzeczy musi być faktycznie przygotowane wcześniej, tak? No tak. Przede wszystkim musisz mieć zrobione te rzeczy. Tak, ale jeżeli budujemy jakiś taki build world, tak? Mówiąc tak już ogólnie, jakiś klaster, nieważne czego, nieważne w jakiej technologii, ale budujemy jakiś klaster, to te klocki mamy już gotowe. Więc dołożenie potem kolejnego do, oczywiście jeżeli tak to jest zaprojektowane, dołożenie takiego klocka do całego klastra jest bardzo proste, jest szybkie. Aha, różne wersje. No i potem resztę, jak już sobie zbudujemy te systemy, to postępujemy dokładnie tak samo jak w tamtym poprzednim opisie i uruchamiamy. Jedyna rzecz, którą musimy, znaczy ona jest domyślnie włączona, ale może mógł jakiś admin wyłączyć. We Frybzie jest wsteczna kompatybilność kernela. Jak w Windowsie. Ona, tak jak mówię, domyślnie jest uruchomiona, natomiast możemy sobie wyłączyć którąś
Ja się za bardzo nie wczytywałem w to, czy to są jakieś, daje jakieś korzyści, czy nie. Natomiast możemy aż od wersji 4.0, czyli 15-letnie oprogramowanie uruchomić dzisiaj i ono będzie działać tak samo jak 15 lat temu, nie będzie zeskautować, czy w inny sposób obsługiwać wpływ. A to rozumiem, że w tym katalogu praktycznie cały system jest, tak? Tak, tak. No nie pokazałem tego, ale jest cała struktura katalogu. To jest domyślnie zbudowany jail, taki zwykły. Taki konfiguracyjny, jakiś tam skrypty. Wszystko, tak. A takie jeszcze jedno pytanie, no to w takim razie, skoro tyle rzeczy jest osobne dla takiego jaila, co jest wspólne między takim jailem a systemem? Kernel. Zasoby sprzętowe, sieć, stos nie jest wirtualizowany. Są jakieś tam próby, no nie wiem jak to powiedzieć, implementacji tego, na przykład w OpenVZ root ma pełną, no i w VZ root ma praktycznie pełną kontrolę nad siecią, może robić wszystko, w jailu nie. Możemy tutaj, znaczy domyślnie to jest, nie jestem tego pewien, więc nie będę mówił, ale prawdopodobnie nie. Rozumiem, że jail ma bezpośredni dostęp do katalogu, które ma tam udostępnione, konkretnie do katalogu, ma dostęp bezpośrednio do RAM-u i do... To znaczy bezpośrednio poprzez kernel. Poprzez kernel, tak. Tylko w tym znaczeniu. Nie ma, że jest jakiś tam jakiś wirtualny kernel. On bezpośrednio kernel, jakby część kernela. Wywołań, tak, to nie jest pełna wirtualizacja. Wywołania systemowe są wykonywane, czyli interakcja pomiędzy procesami w trybie chronionym, czy w trybie użytkownika, a w trybie rzeczywistym, na przykład. Czyli programy użytkownika i kod w wiądrze wykonywane są za pomocą tego samego interfejsu, tego samego kernela i w tym samym miejscu. Tylko mogą być wywoływane z różnych jaili. Ale wykonują się w tym samym miejscu. Tylko że tam są w tej strukturze, która opisuje jaila, oczywiście to jest pilnowane, żeby tam pomijamy błędy jakieś tam bezpieczeństwa, natomiast to jest wszystko izolowane i nie powinno na siebie zachodzić. Tylko tak jak mówię, pomijamy błędy. Tutaj jest kilka, wyszczególniłem kilka rzeczy, kilka takich dodatkowych informacji, jeżeli ktoś nie lubi edytować plików, czy to tego jednego pliku, no to może sobie użyć takich różnych rzeczy. Ja nigdy nie użyłem żadnego z nich, natomiast wiem, że takie są. Niby tam ludzie podają jakieś korzyści, najwięcej korzysta z tego EasyJaila, tego pierwszego. Ale tak jak mówię, ja z tego nigdy nie korzystałem, nie miałem takiej potrzeby. No nie wiem. Ktoś ma czas jakieś narzędzia do automatyzacji tworzenia tego jaila? No to właśnie tak. Tak. Natomiast jeżeli nie ma, no albo można samą napisać skrypt, bo to żadna filozofia. Można to nawet właśnie jakimś papetem stawiać, czy czykolwiek tam, czy co kto lubi. Dopaść. Jeszcze takie praktyczne pytania. Ja bym chciał sobie na przykład celów testowych 5 James. Wystarczy, że te katalogi zawartość tych katalogów skopiuje i następne i pliki konfiguracyjne zmienia. Tak, system buduje się raz i z tego raz zbudowanego systemu można stawiać kolejne części. Tak. No, dlatego no to nie jest. To naprawdę nie jest problem. Ja tam kiedyś stawiałem sporo jaili naraz, no to jakimś tam magicznym forem w shellu poszło wszystko raz, dwa. Ale na przykład bym chciał mieć zarządzanie kilkoma jailami naraz, to jest futurystyka. To znaczy nie. Jeszcze zależy w jakim sensie zarządzanie tymi jailami, czy chodzi o restartowanie, czy ustawianie usług w nich w środku. No to do tego już są takie narzędzia właśnie jak Puppet, czy Jeff, czy jeszcze coś tam innego. Bo to jest z punktu widzenia, to znaczy patrząc z zewnątrz na takiego jaila, jeżeli on jest wystawiony do sieci, to jest w pełni działający system. Możemy się do niego zalogować, do usług, które tam są uruchomione i tak dalej, więc możemy też zarządzać takim jailem tymi narzędziami, które są dostępne ogólnie do jakiegoś masowego zarządzania.
Teraz pytanko, jeżeli mamy powiedzmy nie, 164 bitowy, to dzień może być 32 bitowy? Tak. A w drugą stronę? Nie, no nie, w drugą stronę. Change root też, z change rootem też tak można zrobić i też gdzieś tak stawiałem, że był system 64-bitowy, natomiast trzeba było coś starego tam przenieść, co było 32-bitowe i było skompilowane bez źródeł, nie było wersji 64-bitowej, no to działa zupełnie bez problemu. A to jest szczerze ta oszczędność na hardware'ze, na wykorzystanie hardware'a wynikają, tak już bezpośrednio z dostępu. One wynikają z tego, że dzisiaj sprzęt jest mocny, a nie wiem, zwykła strona jakaś firmowa, na przykład jeżeli hostujemy jakąś stronę, ona nie wiadomo ile zasobów nie zużywa, więc możemy na przykład upchnąć część klientów na taki serwer, a dodatkowo dać mu jeszcze jakąś funkcję. Oczywiście to jest ryzykowne, bo zależy co tam innego dołożymy, ale możemy więcej rzeczy, nie chcielibyśmy, żeby na przykład skrypty sklepu internetowego były na tym samym systemie, co nasza jakaś cenna baza danych. Ale wrzucając to w takiej sytuacji, nie mając żadnego narzędzia, bo to też dotyczy innych systemów wirtualizacyjnych, nie mając żadnego narzędzia do wirtualizacji, musielibyśmy mieć dwa osobne serwery. Albo ten change room, który jest nic nie warty. Dlatego w tej sytuacji, kiedy mamy takie rzeczy, które chcemy oddzielić, no to taki jail, czy też inny, ja tutaj mówię o jailach, ale to dotyczy innych systemów, sprawdza się bardzo dobrze, do tego to jest. A tu się wam nie jaila, ma możliwość, żeby wam przejąć tą główną maszynę? Dotyczy to błędów, jest taka sytuacja możliwa, jeżeli są błędy. Tu jest praktycznie przycięte tylko do kernela, jeżeli jest błąd w wiądrze. Musi być błąd w wiądrze i na tyle jakiś eksploitowalny, że pozwala coś takiego zrobić. No wiądrze albo w tym staku na przykład sieciowym, o którym mówiłeś, że też jest wspólne, tak? Na przykład tak. W tych częściach, które są wspólne dla wszystkich jaili. No ale to wiądrze tak naprawdę, no bo stos sieciowy jest w obrębie. To jest bardzo ciekawa rzecz, zamykanie pojedynczych aplikacji w jailu. Bo teraz tak, w głównym podręczniku, tym oficjalnym, nie ma czegoś takiego podanego, jak zamknąć jeden program w jailu. To trzeba samemu do tego dojść albo poszukać jakichś tutoriali w necie. Natomiast jest to możliwe i no i da się to jakoś wykombinować, nie aż taką wielką pracą, jakby to się mogło wydawać. Jedyna różnica, bo teraz to zaprezentuję, jedyna różnica w konfiguracji takiego jaila, to dodajemy taką linijkę, przepraszam, która wskazuje skryptom startowym jaila, jaki program w środku jaila odpowiada za jego uruchomienie. No i w tym przypadku, bo tutaj będzie Nginx pokazany, to będzie Nginx minus tam C i konfiguracja Nginxa. Do czego się to może przydać? Takie zamknięcie pojedynczej aplikacji. Na przykład właśnie do tego systemu antyspamowego. Nie chcielibyśmy utrzymywać całego systemu, tylko że no, to już by było skomplikowane, bo w takim systemie antyspamowym tam jest dużo narzędzi i to koniec końców byłoby zbliżone do kompletnego systemu, albo prawie kompletnego. Natomiast można sobie wyobrazić architekturę, w której bardzo pomocne jest zamknięcie pojedynczego procesu w jailu. Tak. I teraz tak, i tak jak napisałem, jedna różnica to jest w konfiguracji, to jest podanie tej jednej linijki, która nam wywołuje konkretny program, reszta jest tak sama. Niczym się nie różni, tylko potrzebujemy sobie takiego jaila zrobić. To już trzeba zrobić ręcznie. Tutaj tak króciutko tylko napisałem, że na przykładzie Nginxa, bo to jest proste i szybkie, tworzymy sobie katalog tak jak wcześniej i do niego wrzucamy takie najbardziej potrzebne, które wiemy, że na pewno, znaczy one, nawet jak je nie stworzymy, to one wyjdą przy uruchamianiu, będą błędy jakieś się pojawiały, że nie ma katalogu ATC, nie ma varlock albo tempe, to w ciągu 3 minut wszystko wychodzi, nie jest to jakiś większy problem. Tworzymy sobie takie, to jest dosłownie, nie wiem, z 5 katalogów, w zależności od tego, jaką aplikację, bo MySQL będzie potrzebował czegoś innego niż Nginx. Instalujemy daną aplikację w jakimś jailu, potrzebujemy ją po prostu żyjącą, potrzebujemy działającą.
czyli zrobimy sobie jakieś środowisko testowe. Tam instalujemy tego Nginxa i trzeba go teraz wybadać, co on potrzebuje, jakie biblioteki, katalogi i tak dalej. W Linuxie taki program do śledzenia wywołań systemowych danego procesu to jest Trace. We Frimsie to jest Trust. On się, czy teraz, one mają chyba nawet inny trzon składnie, jeżeli chodzi o parametry, tylko inne wyjście, inaczej to wygląda. No i LDD, takie polecenie systemowe, które wyświetla biblioteki, których dany proces potrzebuje użyć, żeby działał. To znaczy, jakie ma podczas kompilacji przypisane, wymagane. Ja to za chwilę pokażę, bo to tak może brzmieć, jak ktoś tego nie używał, to tak troszkę abstrakcyjnie. No i to wszystko, po zrobieniu czegoś takiego odpalamy jaila i on działa. Albo nie, jak źle zrobiliśmy. Ja teraz może pokażę takiego jaila, bo teraz tak. Taki kompletny jail z kompletnym systemem, oprócz tego pierwszego. Kompletny system, taki cały. No to na przykład dla FrameSD 6.4, czyli takiej starej, no to jest 230 mega, to jest kompletny system. A 9.2, czyli to co wam, to jest prawie, to jest poprzednie wydanie, ma 360 mega, także to są bardzo małe rozmiary. Natomiast tutaj zrobiłem jaila samym Nginxem, który ma 2,5 mega. Dostawianie takiego Nginxa kolejnego na przykład, jeżeli go potrzebujemy, no to są ułamki sekund. Bo to puszczamy tylko rsynka, uruchamiamy i gotowe. I teraz tak, w takim, może inaczej. Katalog z takim aktualnym systemem. Tu jest cała struktura katalogów kompletnego systemu. Ona jest tak identyczna jak, no oprócz może, nie wiem czego tam nie ma. Czegoś brakuje, bo jest mniej, ale to będą jakieś może proc, nie jest proc. No, copyright. Tak, jakiś taki pierdołów, natomiast ta no oprócz sużurna pierdołów, ta główna struktura katalogów jest identyczna. Tutaj jak sobie poszukamy, ile jest plików, no to jest ich 18 tysięcy, no na głównym systemie nie będę puszczał, bo będzie ich więcej, bo są jaile zrobione, czyli kopie całych systemów. Natomiast w takim Nginxie, tych plików i katalogów, a co ja zrobię? Nie wyszedłeś z katalogu. Jest ich 51, ale jest ich dla... Tak dużo tylko dlatego, że tam jest podmontowany katalog dev z urządzeniami. Natomiast gdyby policzyć wszystkiego bez dev, to znaczy wszystko bez dev, czy tak to działa, to będzie tego 35, czyli gdzieś tam było dłużej. No mniej. Kilkadziesiąt rzeczy mniej. No właśnie, nie do końca. Bibliotek tu jest dosłownie 4. No, 4. Oczywiście dokładnie w tej skompilowanej wersji, bo można Nginxa skompilować z jakimiś rzeczami, które będą wymagały innych bibliotek, wtedy jest tego więcej. Reszta to są jakieś varlog, varpmp, katalog root wymagał też, etc. Takie rzeczy. Jakieś tam podstawowe, on się potrzebuje zidentyfikować, więc potrzebuje passwd. A możesz puścić fajne automatykę? Fajne automatykę. Oczywiście potrzebuje linkera. Tak, tu są jakieś logi, które on sobie tworzy. Pit. MimeTypes, no potrzebował Nginx, więc kopiowałem. A tak naprawdę te rzeczy, których on potrzebuje, są tutaj. Tamte to są tak, no i ten jeden. Także możemy sobie to środowisko bardzo mocno ograniczyć, bardzo mocno. Do tego stopnia, że na przykład wyeksploitowanie tego może być trudne, bo tam nic nie ma, dokładnie. I nawet jeżeli ktoś to wyeksploituje, to najpierw sobie coś tam musi wrzucić, żeby to uruchomić.
Oczywiście tutaj jest Nginx przykładowo. Jeżeli zrobimy to z Apache'em albo czymś większym, no to dostajemy więcej narzędzi, to tam już są większe możliwości. I teraz to, co ja pokazywałem. W głównym systemie zainstalowałem sobie Nginxa po to, żeby go wykładać, czego on potrzebuje. No to mówiłem tam o narzędziu LDD, żeby sprawdzić, jakich bibliotek potrzebuje. No i tutaj mi wyświetliło, że potrzebuje tych czterech, które ja tutaj skopiowałem. Tak? No, wygląda, że się zgadza. W praktyce ogólnie wygląda taki proces, który to wygląda. Robisz to, co ci wyrzucamy do tak? Kopiujesz to. Podpalasz pierwszy raz, nie odpalasz. Poczekaj, tak? Rzuca w logu, że nie znam. Mogę ja to zrobić teraz na poczekaniu, natomiast no, mi to zajęło chyba 20 minut. Bo Nginx może jest prostą aplikacją, ale tak, tak, jest skomplikowaną, tak. To zanim by się znalazło te wszystkie pliki, co on potrzebuje, to pewnie trochę zabawy było. To znaczy nie, znaleźć jest je bardzo, przepraszam, bardzo prosto, bo mamy do tego LDD i mamy tego trasa albo z Trace'a w Linuxie. Więc można też poszukać samych wywołań open, które otwierają pliki, poszukać i da się to bardzo szybko znaleźć. Najwięcej jest zabawy z takim kopiowaniem, no żeby tą strukturę odtworzyć jakoś. Bo tam trzeba te katalogi potworzyć. Ja robiłem to wczoraj, przygotowałem, czy przedwczoraj tego Nginxa. 23, 4, nie wiem, dzisiaj. Przedwczoraj. No to dwa dni temu. I zajęło mi to, nie wiem, 25 minut z problemami takimi, że coś mi się nie uruchamia i nie wiem czego. No i tu, ale to tutaj mówię, no... Co robisz teraz? No. Tak. Oczywiście to jest taki niestandardowy jail, robiony na własną odpowiedzialność, czy, no, trzeba wiedzieć, co się robi, ale można... Są sytuacje, w których to jest potrzebne. Znaczy bardzo pomocne, bo oczywiście można wszędzie dawać kompletny system i też będzie działać. Innym sposobem, częstym i chyba w podręczniku tym oficjalnym jest podawane, jest tak, że tworzy się główny system, to znaczy z jailem tworzy się główny system jeden i potem podmontowuje się katalog, ten główny system read-only do innego katalogu, a znaczy na przykład tylko home jest zapisywalny, no nie? No to są takie przeróbki inne. To jest niskopoziomowe, więc tutaj, jeżeli znana jest administratorowi zasada działania tego, to można różne rzeczy wykonywać. Ja tu nie wiem, czy mam. Mam. Tu jest przykładowe polecenie, które uruchamia Nginxa w jailu. On teraz działa, więc się nie uruchomi, ale go zamknę. Zatrzymałem teraz jaila. Oczywiście ten IPG jest w głównym systemie, natomiast jaila go nie ma, także jak się puści pinga, to będzie działać. Teraz go nie ma. Jest jeszcze taka sprawa, że on tam dewa odmontował, więc... Odmontował? Tak. Zamontowałem sobie dewa, bo jest potrzebny. I teraz czas potrzebny na odpalenie takie polecenia. Zamykam teraz, jak to powiedzieć, pojedyncze polecenie w jailu. To jest już takie, no, gdyby chcieć napisać jeszcze bardziej ostateczne polecenie, które uruchamia proces w jailu, no to by trzeba było napisać swoje polecenie jail. Już nie ma nic pod spodem, to nie jest żaden wrapper, tylko to już jest natywna aplikacja. Uruchomienie takiego Nginxa w jailu, tak na oko, nie wdając się tutaj w jakieś wyszukiwanie bibliotek i tak dalej, tylko tak bez zbędnego rozdrabniania się, no to jest 2000 sekundy. Natomiast uruchamianie Nginxa, jako tak uruchomię, nie wiem czy zadziała, w głównym systemie, czyli nie w jailu, zajmuje tyle samo. Znaczy tym, z tą dokładnością pomiaru, bo gdyby to jakoś tam drobniej wziąć, to pewnie by wyszło na niekorzyść. Jaila, natomiast no, to są tak drobne wartości, że nawet możemy na żądanie takiego Nginxa możemy podnosić na żądanie dla klienta na przykład. Tutaj już widać, bo doszła jakaś chyba... No jest. Tak. No to są te wartości, ale one są minimalne. Więc naprawdę możemy...
Oczywiście MySQL z bazą 100-gigową staje inaczej niż Apache, który niczego nie potrzebuje, czy Nginx, ale... Czy Java. Ale załóżmy, że potrzebujemy uruchamiać takie aplikacje i zamykać je jednocześnie, na przykład w PHP, gdybyśmy chcieli klientowi uruchamiać, czyli skrypty PHP, nie jako na przykład FPM, tylko CGI i to CGI, czy no CGI na przykład, i od razu zamykać je w jailu, no to w zasadzie nie powinno być to widoczne dla klienta, nawet dla odwiedzającego strony. Gdybyśmy sobie zbudowali taką technikę, znaczy takie rozwiązanie, które by na to pozwalało. A próbowałeś zrobić jakiś priorytet dla tych jaili, na przykład bazę danych, aplikacje jaili z bazą danych ma być na pierwszeństwo dostępu do czasu... Procesora? Tak. Tak jak mówiłem, ta konfiguracja pod tym względem jest uboga w jaili. I ona... Nie miałem takiej potrzeby i nie wiem, czy jest taka funkcjonalność, natomiast wydaje mi się, że nie ma. Bo tak to by to gdzieś było zamieszczone, znaczy dostępne bez problemu, a nigdzie mi się to nie rzuciło w oczy, prawdopodobnie nic nie ma takiej funkcjonalności. No, więc nie wreszcie, słyszałem na przykład o różnych zastosowaniach, nie wiem, o co mi chodzi, ale BSD podobnie już do niedawna miało problem z procesami, To może bardziej OpenBSD, bo tam był. No natomiast oczywiście to jest zrobione. No ja nie kojarzę takiego. Możliwe, że coś było, ale w OpenBSD na pewno był i to był duży problem. Tam przepisali cały ten podsystem szeregujący procesy. A w FMBSD nie kojarzę, żeby taki był. Ona działa sprawnie. Na przykład nie wiem jak teraz, ale. Czyli dalej tak jest, ale na przykład Apache.org działało pod Frimstone. Ale to już są takie zakrawał wojny Linux versus Frimstone. Nie, które są. No, mnie to też nie interesuje. Należy używać systemu tego, którego się robi. Nie, bo ja niedawno dwa miesiące temu byłem na takim szkoleniu o właśnie systemach BSD i tam chłopaki się wchodzili, że zaimplementowali obsługę systemów procesora wielorodzeniowych i tam wydajność wzrosła z urządzeń. Potem nie słyszałem. To chodziło o OpenBSD, bo to był problem, jak były dwa oddzielne podstawy, to nie mogło się udać. Tak, bo OpenBSD był ten problem. Jak był jeden podstaw wielorodzeniowy, to działał, ale jak tam naszym modelu procesora to spadło. Więc możliwe, że chodziło o OpenBSD. A na przykład do tej ożenia można konkretnego procesora nie dać się to zrobić, konkretny procesor. Jest możliwość, to akurat jest. Jest takie polecenie CPU set i tu możemy przypisywać jaila do konkretnego procesora, czyli... A też ktoś mówił, że pamięci nie można, a myślę, że ograniczyć. Jest jakiś sposób, tak mówię, to jest wstęp do jaili, jest masę rzeczy z takich... Bardziej zaawansowanych rzeczy jest, tylko tego Nginxa pokazałem, natomiast jest masa rzeczy, które można robić na jailach, tylko trzeba wiedzieć, jak one działają. Jest też coś takiego, we Frimstie dużo rzeczy ustawia się przez sysctl. Tu jest kilka rzeczy, niektóre są tylko do odczytu, niektóre są tutaj. Tutaj w takim razie. Niektóre są tylko do czytu, inne są, można je modyfikować, natomiast można coś tam, nie wiem, powiedzieć, wpływać na te jaily. A dużo osób jest z serwisem, się o tym mówisz? No, jeżeli korzystają z Frimsy, to tak. To jest... No, nie przesadzajmy. Więcej niż wykorzystują w nim. To w jakich dziedzinach to jest wykorzystane? Czy to jest tajemnica jakaś? Jakieś środowiska wykorzystają. Jakbyśmy się kiedyś... jakieś bankowe. Jakbyśmy się gdzieś wódki kiedyś napili, to możemy porozmawiać. A w wielu rzeczach można to wykorzystać. Nie ma jakichś ograniczeń. Także najprostszą rzecz, jaką można wymyśleć tak natychmiast, no to jest hosting. Bo to jest, można powiedzieć, że przygotowany pod hosting.
na klientów, nawet pojedynczych klientów w obrębie jednego systemu lamikać w jailach, każdego w osobnym jailu. Technologią taką zbliżoną do jaili, tylko nie znam dokładnie, nie wiem jak dokładnie działa LXC w Linuxie, natomiast wydaje mi się, że to jest podobna... No teraz już LXC to Dockera, ale zobaczmy, tak, tak. Teraz... Ja powiem, że to jest dokładnie to samo. No, możliwe, ja nie znam LXC, natomiast... Tylko znaczy... masz gotowy binarny obraz już Dockera. 3,5 godziny no. Się skraca. No, ale to można też samemu przygotować. Nie, no, ale możesz sam zbudować binarkę. Także, no, nie wiem, z mojej strony chyba tyle. To było wprowadzenie. Miało na celu pokazać, że jest coś takiego. Można to wykorzystać. Linux dopiero wprowadza FreeBSD. Nie, tu nie chodzi o żadne wojny. Nic z tych rzeczy. Prezentowałem jaile dlatego, że kiedyś korzystałem z vServera. Było tak coś takiego. Debianie chyba nawet w takim nie wiem, dystrybucyjnym był vServer. Opierałem się na nim, a potem się okazało, że to jest dziura na dziurze, wywalili to i zostałem na lodzie bez niczego i to mnie trochę wnerwiło i dlatego zająłem się jailami, bo to jest długo i działa. Teraz jest LXC, które nie wiem, wygląda już chyba na dojrzały projekt, także... Z mojej strony tyle, dziękuję, mam nadzieję, że nie było nic nowego.